Pan jest posłem, przepraszam? Pan jest posłem? Coś wieje dzisiaj strasznie. Proszę? Przepraszam? Przepraszam, ale pozwolę. Jeszcze raz? Bo nie zrozumiałem. Panie pośle, może mi się pan przedstawić? Tak, Andrzej Pałys. Andrzej Pałys, tak? Pan jest posłem? Proszę. No nie, to widzę, po klapie. A coś się stało, że pan się źle czuje? Nie, ja się nie czuję. Aha, a pan już nie uczestniczy w obradach dzisiaj? Nie, wystarczy dowiedzieć się, że dobrze czuję. Aha, no jak pan się dobrze czuje? Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Naprawdę to jest w waszej mocy. Tak niewiele trzeba, żeby to zmienić. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza Irlandia. Żeby tu zostały nasze dzieci. A tak pięknie miało przecież być. I tak dobrze miało się nam żyć. To rzeczywiście jest kabaret. To naprawdę nie jest poważne. Tak, to jest kabaret. Ale kabaretem jest nie tylko PiS. Kabaretem to się Platforma. A tak pięknie miało przecież być. I tak dobrze miało się nam żyć. Jaki człowiek, co drugie słowo używa słowa kurwa? Hop, siup, tralalala, można dodać hop, siup, tralala. A tak pięknie miało przecież być i tak dobrze miało się nam żyć. Znów oszukał mnie kolejny rząd. Już wybrałem i wyjeżdżam stąd. A tak pięknie miało przecież być, że żyć tak dobrze miało się nam żyć. Odbiła wam woda sodowa. Arogancja, buta, pycha. Pytanie, dlaczego wam tak odbiło? A tak pięknie miało przecież być, że żyć tak dobrze miało się nam żyć. Bardzo proszę do rzeczy, panie pośle, do rzeczy. Pytam się do rzeczy, co wy palicie? Nie palcie kościelnego kadzidła. Palcie marihuanę, może was oświeci. Panie pośle. A tak pięknie miało przecież być i tak dobrze miało się nam żyć. Znów oszukał mnie kolejny rząd. Już wybrałem i wyjeżdżam stąd. W celu wyjaśnienia pomówień, oszczerstw, które ten bezideowy cham kieruje pod moim imieniem. Panie pośle. To jest ten poziom infantylizmu nieprawdopodobnego. Dyskusje o męskim przyrodzeniu i tym podobne osobiste wycieczki. Co to jest za kwalifikacja? Do czego? A tak pięknie miało przecież być. I tak dobrze miało się nam żyć. O proszę pana, to jest dokładnie, panie marszałku, to co w tej chwili na tej sali się dzieje. Posiadaj kurduplu. A tak pięknie miało przecież być i tak dobrze miało się nam żyć. Znów oszukał mnie kolejny rząd. Już wybrałem. Żeby nie porównywali żelaznej damy pani Lady Margaret Thatcher do tej labiryntki, do tej kobiety, która kłamie, oszukuje.
panie pośle Bipe. Nawet nie jestem w stanie pana nazwać hamem z podwódki z piwem, który wywalił kilka jabłek. Wielka Brytania jest krajem, do którego 2 miliony Polaków pod waszymi rządami wyjechało. Wnioskuję o wykluczenie pana posła Bipera z dalszych obrad. Jestem przekonany, że Lady Margaret Thatcher nie wyłudzałaby co miesiąc 3000 złotych, mając samochód służbowy i ochroniarzy na kilometrówkę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, chcę pana poinformować, że prace w resorcie zdrowia trwają. Każdy to wie, tylko pan udaje, że pan to nie wie. Jesteście partią oszustów i złodziei. Oszustów i złodziei. Oszustów i złodziei. I to wasz minister powiedział, że państwo polskie istnieje teoretycznie. Jedyne pytanie, które Polska dzisiaj wam zadaje, ja je powtórzę, to jest pytanie, kiedy złożycie dymisję i odejdziecie. Czy pani poseł zaprzecza, jakoby konsumowała na sali? Szanowni państwo, jeszcze trzy słowa. Trzy słowa do wszystkich Polaków.